Ja jestem światełkiem Jezusa. Pamiętam, że kiedy Antonietta leżała w łóżku, chora na zapalenie migdałków, siedziałam jak zwykle przy niej i czytałam jej opowiadania z książki pod tytułem Święte Dzieci, których mała uważnie słuchała. Pewnego dnia przeczytałyśmy opowiadanie o pewnej dziewczynce, która uważała się za kistkę winogron. Zwinne dziecko uważało się za aniołka Jezusa. Zapytałam moją małą: a ty, kim chciałabyś być? Antonietta, nie odrywając wzroku od obrazu Najświętszego Serca, przed którym zawsze świeciła się lampka, odpowiedziała: jestem światełkiem Jezusa. Ale od początku. 22 marca 1914 roku o zachodzie słońca spotkałam w Rzymie przy Via Nazionale tego, który stał się serdecznym i drogim towarzyszem mojego życia. Wszechmogący, który kieruje i rozporządza wszystkim wedle swojej nieskończonej i pełnej miłości wszechwiedzy, połączył tego dnia dwa serca, a potem zjednoczył dwie dusze, które z powodu odległości, jaka je dzieliła, a także z powodu naszych różnych przyzwyczajeń, nie było tak łatwo złączyć. Niedługo potem zaręczyliśmy się. Od tego czasu staraliśmy się wzajemnie zrozumieć i dopasować nasze upodobania i charaktery. Kiedy odwiedzał mnie mój narzeczony, razem z moimi bliskimi odmawialiśmy różaniec, polecając nasze sprawy Matce Bożej Pompejańskiej, którą obraliśmy za opiekunkę naszej przyszłej rodziny. Nasz ślub odbył się 26 grudnia 1918 roku, w dniu święta świętego Szczepana Męczennika, w Bazylice świętego Jana na Lateranie w Rzymie. Przysięgę małżeńską złożyliśmy, a za cel naszej podróży poślubnej obraliśmy Neapol, ponieważ chcieliśmy udać się również do Pompejów, aby prosić Matkę Bożą o błogosławieństwo. Pamiętam, że kiedy w sanktuarium w Pompejach przystąpiliśmy do sakramentu pojednania, a później do Komunii Świętej, spowiednik powiedział mi takie słowa: ci, którzy od pierwszego dnia małżeństwa odmawiają różaniec, otworzyli drzwi swojego domu Matce Bożej. Ona weszła, a ich rodzina będzie błogosławiona. "29 listopada 1919 roku w sobotę nasz dom wypełniła niewypowiedziana radość. Tego dnia urodził się mały Giovanni. Byliśmy szczęśliwi. Mój mąż bardzo chciał mieć dzieci, ja nie. Szczerze mówiąc, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, poczułam lęk i zaczęłam płakać. Jednak później ogarnęła mnie ogromna radość. 10 lipca po południu nasze dzieciątko obudziło się z gorączką i symptomami okropnej choroby. Jeszcze tego samego wieczoru wróciliśmy do Rzymu z urlopu nad morzem. Leczenie nie dało żadnych efektów i w sobotę, 23 lipca, jego dusza wzleciała ku niebu. Jeszcze tamtego dnia lekarz, który odwiedził nas w czasie porannej wizyty, powiedział, że Giovanni czuje się lepiej i że niebezpieczeństwo minęło. Któż mógłby opisać naszą radość? Tymczasem nasz synek, gdy się obudził, był bardziej niespokojny niż zwykle i ta nadpobudliwość nasilała się aż do wieczora. Pamiętam, że kiedy moje dziecko umierało, uklękłam w pokoju obok przed obrazem Matki Bożej Pompejańskiej. Wydawało mi się, że nagle przygniotło mnie jakieś jarzmo, którego nie byłam w stanie udźwignąć. Coś, co ciążyło tak bardzo, że wywołało ból na karku. Ostatkiem sił przez łzy zaintonowałam pieśń Ave Maria. A ludzie, którzy znajdowali się ze mną w pokoju, przyłączyli się do moich modlitw. To dodało mi sił.
Moje maleństwo umierało. Zbliżyłam się do niego, kiedy popatrzyłam na dziecko i wyszeptałam: „Mały święty”. Mój mąż stanął przy oknie i wybuchnął płaczem. W tym momencie maleństwo na moich oczach oddało ducha. Nie krzyczałam, ale zbierając wszystkie siły, sama zamknęłam mu oczka. Pan obdarzył mnie taką łaską także później, gdy umierały Karmela i Antonietta. Nie mam wątpliwości co do tego, że Matka Boża była przy mnie w tych godzinach i to jej należy się wszelka cześć i chwała. Cierpieliśmy ogromnie. Nie mogłam pojąć, jak to jest możliwe, że w ogóle jeszcze świeci słońce, że ludzie nadal zajmują się tyloma sprawami. A potem zaświtała nadzieja, że pojawi się drugie dziecko i zajmie miejsce naszego Giovanniego. 22 marca 1922 roku Pan obdarzył nas Margeritą. Gdy ją zobaczyłam po raz pierwszy, przeżyłam głębokie rozczarowanie. Chciałam mieć syna, który przypominałby mi mojego Giovanniego. Dopiero po pewnym czasie przyzwyczaiłam się do myśli, że mam córkę. Z całego serca pokochałam tę małą, której dałam imiona Margherita Emilia Giuseppina. Wybór imion dla naszych dzieci nigdy nie był przypadkowy, lecz dobrze przemyślany, zwłaszcza z duchowego punktu widzenia. Margherita rosła piękna i zdrowa. 4 listopada 1924 roku nasz dom wypełnił się radością. Urodziła się druga nasza córeczka, Karmela. Niedługo po urodzeniu zachorowała na żółtaczkę, ale została całkowicie uzdrowiona. Pod koniec października 1926 roku Karmela zachorowała na odrę. Gdy wysoka gorączka wywołała silne drgawki, lekarz stwierdził, że malutka nie przeżyje następnych 2 godzin. Mimo to jej silny organizm zwalczył chorobę. Wyzdrowiała. Zawsze, gdy czuła się źle, moje serce drżało i było śmiertelnie przerażone. Kiedy powiedziano mi, że nie ma już niebezpieczeństwa, moją duszę ogarnął olbrzymi smutek. Cóż za straszna rzecz nie móc pragnąć ani cieszyć się z uzdrowienia swoich dzieci. Żadna matka nie powinna nigdy czegoś takiego doświadczyć. Karmela nie wyzdrowiała zupełnie. Dla nas rozpoczął się męczący i bolesny okres. Wszystko, co było moim krzyżem, ofiarowywałam Bogu za duszę mojego taty, który zmarł 19 marca tego samego roku. Później często pochylałam się nad uchem córeczki i chociaż wiedziałam, że ona mnie nie rozumie, polecałam za jej pośrednictwem duszę mojego ojca, Panu. Miałam nadzieję, że kiedyś, gdy dziewczynka zostanie wzięta do raju, będzie mogła powiedzieć Bogu, że mój tata bardzo go kochał, że zawsze chciał go bardziej kochać i pomógł mi stawać się lepszą. Czasami moja malutka uśmiechała się do mnie. Wydawało mi się, że mnie rozumie i zapewnia, że zrobi, o co proszę. 22 grudnia 1926 roku o godzinie 14:30 po kilkudniowej chorobie zdiagnozowanej jako odoskrzelowe zapalenie płuc nasza córeczka została wzięta do nieba. Dopiero około godziny 11, kiedy była już w stanie agonii, odebrano mi ją z ramion i położono na łóżku. W momencie śmierci byliśmy z nią tylko ja i mój mąż. Klęczałam obok niej. Miałam to szczęście, że sama mogłam zamknąć jej oczy. Potem zawołałam Margheritę i powiedziałam jej, aby ucałowała śpiącą siostrzyczkę. W pewnym momencie mój małżonek zaczął się żalić, że jedyne co nam pozostało to straszna pustka.
Potem jednak doszliśmy do wniosku, że jest nas przecież dwoje i jesteśmy razem. Nasza córeczka nie mogła doświadczyć niczego lepszego niż to, że opiekowali się nią jej rodzice. Śmierć mojej małej Liny, zdrobnienie od Karmela, przyniosła naszej rodzinie pewnego rodzaju ukojenie. W nocy na areszcie mogliśmy trochę odpocząć. Skończyły się też męczące obawy o przyszłość widzianą w coraz ciemniejszych barwach. Mimo to bardzo cierpiałam po stracie córeczki, zwłaszcza przez kilka pierwszych lat po jej śmierci. W nocy często śniła mi się żywa i cierpiąca. Mijały lata, a ja ciągle bałam się mieć dzieci. Wspomnienie o tym, ile wycierpiałam przy Karmeli, przyprawiało mnie o drżenie. 5 lat po jej narodzinach byłam przekonana, że już nigdy nie będę matką. Dlatego oddałam wszystko potrzebującym, co było niezbędne przy wychowywaniu dzieci. Kilka miesięcy później okazało się, że jestem w ciąży. Rankiem 15 grudnia 1930 roku, jak zawsze, udałam się na mszę i przyjęłam komunię świętą. O godzinie 14:30 przyszła na świat Antonietta. W chwili, gdy się urodziła, promień słońca przeniknął chmury, zajrzał do pokoju i rozjaśnił buzię nowonarodzonego dziecka. Wszyscy obecni uznali to za dobry znak, który miał nam zwiastować szczęście. Za oknem było słychać dźwięk dzwonów. W pobliskich parafiach właśnie rozpoczynała się uroczysta liturgia z okazji pierwszego dnia nowenny przed świętami Bożego Narodzenia. Malutka Antonietta bardzo lubiła opowiadania i bajki. Jeśli chodzi o bajki, to nie opowiadałam ich zbyt wiele i zawsze podkreślałam, że to, co mówię, nie jest prawdą. Za to dużo opowiadałam jej o Dzieciątku Jezus, o Maryi i o Aniele Stróżu. Antonietta wiedziała, że jej anioł zawsze był blisko niej. Kiedy kładła główkę na poduszce, zostawiała zawsze trochę miejsca i mówiła: to jest miejsce dla mojego anioła. Prawda, mamo, że śpi obok mnie? Uśmiechałam się i zapewniałam ją, że ma rację. Ogromne wrażenie wywarła na malutkiej legenda o dwóch księgach, złotej i czarnej, w których anioł stróż w ciągu całego dnia zapisywał dobre i złe uczynki. Tłumaczyłam jej, że wieczorem anioł przedstawia księgi Panu Jezusowi. Po modlitwie wieczornej pytała: czy dziś anioł wpisze moje uczynki do złotej księgi? Czy Jezus będzie zadowolony? Ale kiedy wiedziała, że zrobiła coś złego, pochylała główkę i milczała. Wtedy opowiadała mi o czarnej księdze i o bólu Jezusa. Na jej twarzy malował się żal i poruszona prosiła o przebaczenie. Jeżeli chciałam czasem ukarać Antoniettę w obecności Margerity, tamta zaczynała płakać, zanim jeszcze zdążyłam zrobić cokolwiek. Wtedy, udając, że jestem bardzo zła, mówiłam: dobrze, ukażę ciebie zamiast niej. Dobrze, dobrze, odpowiadała Margerita. Lecz kiedy chciałam spełnić groźbę, zawsze oczywiście udawałam. To znowuż Antonietta płakała z powodu siostry. Kiedy denerwowałam się na Margeritę, Antonietta przychodziła i przymilając się do mnie pytała: mamusiu, jesteś zła na Margeritę? Wybaczysz jej? Już od dziś zawsze będzie grzeczna. Już nigdy, przenigdy tego nie zrobi. Gdy Antonietta spała, Margerita często do niej podchodziła, żeby na nią popatrzeć. Wzdychała z zachwytu, pochylała się nad nią i całowała, a mała mruczała przez sen, jakby chciała dać znak, by jej nie dotykać. Gdy ubodzy pukali do drzwi naszego domu, ona zawsze zanosiła im jakiś dar. Pamiętam, że kiedyś przyszło do nas biedne dziecko.
Antonietta dała mu talerz makaronu z sosem pomidorowym i parmezanem. Antonietta szczęśliwa siedziała cały czas przy dziecku, które spożywało posiłek i nie traciła z oczu żadnego jego ruchu. W swojej małej główce musiała prowadzić głębokie rozważania, jeżeli po upływie mniej więcej 3 lat w ostatnim stadium choroby, kiedy opowiadałam jej o sądzie ostatecznym i powtarzałam słowa Jezusa, byłem głodny, a daliście mi jeść, przerwała mi i powiedziała: Mamusiu, ty w tym dniu zasiądziesz po prawicy. Miejmy nadzieję, moja córeczko. Tak, bo pamiętasz, jak dałaś talerz makaronu temu głodnemu dziecku? Wyznaję, że poczułam się naprawdę mała. Antonietta była pokorna. Często na kolanach prosiła mnie o wybaczenie i całowała w rękę, nawet za najmniejsze przewinienia. Jej skrucha była taka szczera. W oczkach dziecka można było wyczytać ból, postanowienie poprawy i szczerą radość z otrzymanego wybaczenia. Potrafiła ukorzyć się nawet przed opiekunką i prosić ją o wybaczenie. Czuła autentyczną potrzebę przebaczenia. Wiedziała, że bez tego nie będzie mogła spokojniej dalej się bawić. Katerina odpowiadała jej czasem zniecierpliwiona. Posłuchaj, zrobimy tak. Dziś wieczorem wszystko ci przebaczę, wszystko za jednym razem. Lepiej jest zrobić takie podsumowanie. Na co Antonietta płacząc? Nie, musisz przebaczyć mi teraz. Obiecuję, że nie włożę już więcej papieru do maszynki do makaronu. Skąd miałam wiedzieć? Widziałam, że wychodzą z niej białe wstążki, myślałam, że tniesz kartkę. Już nigdy tego nie zrobię, obiecuję. Katerina natychmiast wybaczyła. Z upływem czasu Antonietta była coraz bardziej rozważna. Zachowywała więcej umiaru i nie narażała się tak często na niebezpieczeństwo. Była posłusznym dzieckiem. Pewnego smutnego popołudnia, to był chyba luty, Antonietta wróciła ze szkoły z płaczem. Katerina powiedziała, że Antonietta bawiąc się w ogrodzie przewróciła się na górce kamieni, którą usypano. Kiedy Katerina przyszła do szkoły, zastała moją córkę zanoszącą się od płaczu. Wzięła ją na ręce i zaniosła do domu. Antonietta powiedziała mi, że naprawdę bardzo bolała ją lewa noga. Profesor zbadał małą, a ponieważ powiedziałam, że miała bóle reumatyczne w lewej nodze, kazał się jej przejść i powiedział: kolano jest lekko opuchnięte. Zapisał jej zastrzyki z wapnia i jodu. W jednym dniu miały być z wapnia, w drugim z jodu. Powiedział też, że te z jodu są bardzo bolesne, ale mogą jej pomóc. Wróciliśmy do domu. Za pierwszym razem, kiedy zrobiłam jej zastrzyk z jodu, krzyczała i płakała. Bardzo mnie to bolało, ale zdecydowałam się zrobić go za wszelką cenę. Powiedziałam jej: moja Antonietto, muszę je zrobić, żebyś wyzdrowiała. Tak zalecił profesor, więc nie ma o czym dyskutować. Jeśli więc ty, która bardzo kochasz Jezusa, pomyślałabyś o tym, co on dla nas wycierpiał, kiedy włożono mu cierniową koronę, potrafiłabyś znieść ten ból ze względu na jego miłość i ofiarować mu go. Pomyśl też o gwoździach, które przeszyły mu ręce i nogi. Nennolina słuchała wpatrzona we mnie i w końcu powiedziała: tak, mamo, będę grzeczna i zniosę wszystko dla jego miłości. Następnego dnia mała sama ustawiła się w odpowiedniej pozycji. Starałam się dodać jej jakoś otuchy, ale kiedy robiłam jej zastrzyk, usłyszałam, że coś sobie podśpiewywała.
Gdy skończyłam, popatrzyłam na nią i zobaczyłam, że ma oczy pełne łez. Cierpiała bardziej, niż gdyby płakała. Przytuliłam z dumą moją córeczkę i jestem pewna, że razem ofiarowałyśmy to cierpienie i podziękowałyśmy Jezusowi. Tymczasem noga zaczęła ją coraz bardziej boleć. Powiedziano mi później, że zastrzyki z jodu przyspieszyły rozwój choroby. Najbardziej poruszał Antoniettę obraz poranionego i zakrwawionego Jezusa. Uciekałam do pokoju, odczuwając nieopisany ból, widząc cierpienie swojej malutkiej córeczki. Stanęłam przed obrazem Świętego Serca, płakałam i błagałam: Panie, zmiłuj się, spraw, aby nie była kaleką. Było to bezpośrednio po decyzji, że trzeba amputować jej nogę. Antonietta bardzo cierpiała. Profesor ze względu na duże osłabienie organizmu zabronił robić jej zastrzyki uśmierzające ból. Można jej było tylko podawać rumianek do picia. Leżała, spazmatycznie kręciła główką i krzyczała co jakiś czas: Moja głowa! Wytłumaczono nam, że to krew, nie mogąc znaleźć drogi swojego naturalnego obiegu, napływa falami do głowy. Gdy po operacji przynieśli z powrotem moją małą córeczkę, ciągle płakała i cała się trzęsła. Usiadłam obok niej, pochyliłam głowę i szepnęłam jej, jak bardzo cierpię, nie mogąc jej ulżyć, nie mogąc przyjąć tego na siebie. Rozpłakałam się, a wtedy Nennolina uspokoiła się. Sądzę, że tym razem to ja otrzymałam od niej pocieszenie. Później mówiłam jej o Jezusie, o Jego bólu, o Jego miłości. Tłumaczyłam, jak ważne jest, aby ofiarować Mu nasze cierpienia, aby Go pocieszyć. Mała zgodziła się ze mną i ofiarowała Jezusowi swój ból. Nadszedł moment, którego bardzo się bałam. Jak powiedzieć, że nie ma już nogi? Poprosiłam Ducha Świętego o szczególną pomoc. Usiadłam obok niej i zaczęłam. Jakiś czas temu powiedziałaś, że dałabyś Jezusowi wszystko, pamiętasz? Tak, mamusiu. Powiedziałaś, że oddałabyś Mu także rękę, pamiętasz? Tak, mamusiu. A jeżeli Jezus poprosiłby Cię o nogę, która Cię boli, oddałabyś Mu ją? Tak, mamusiu. I nie byłoby Ci przykro, że zostaniesz bez nogi? Popatrzyła na mnie, potem pochylając główkę odpowiedziała: Troszkę. Zaraz jednak ją podniosła i energicznie odpowiedziała: Nie, mamusiu, nie jest mi przykro. Jezus tyle wycierpiał na krzyżu, i ja ofiaruję ją Jezusowi za naszych żołnierzy. Wstałam, wyszłam za drzwi i rozpłakałam się. Ofiara była wypełniona. Jakże dobry był Jezus i jak bardzo ułatwił mi moje zadanie. Pamiętam jeszcze, że zapytała mnie, czy noga jej odrośnie. Odpowiedziałam, że nie, ale będzie można zrobić aparat i że na pewno będzie mogła chodzić. Posłuchaj, mamo, chciałabym Ci coś powiedzieć. Już dawno chciałam Ci to powiedzieć. Jeżeli umrę, nie możesz płakać. Poczułam ukłucie w serce i przytulając ją odpowiedziałam: Ależ mój skarbie, jakże mogę nie płakać? Posłuchaj, mamo, zrobisz tak. Pomyśl, że jeżeli umrę, pójdę do raju i będę się za ciebie modlić. Jeżeli natomiast zostanę tutaj, owszem, będę się za ciebie modlić, a Jezus mógłby mnie wysłuchać, ale nie musiałby, a w raju z pewnością mnie wysłucha.
Byłam wzruszona, ale by tego nie okazać, powiedziałam: chcę ci opowiedzieć sen, który przyśnił mi się wiele lat temu i który został mi w pamięci. Stałam nad brzegiem szerokiej rzeki, woda była przejrzysta. Na drugim brzegu widziałam, jak przez mgłę, dwoje promieniujących, ubranych w białe szatki dzieci, które podchodziły aż do wody, wołały mnie i wyciągały w moją stronę ręce. Chciałam iść, ale wielka masa wody uniemożliwiała mi to. Na wodzie rozciągała się świetlista smuga. Wyglądało to tak, jakby odbijało się w niej słońce. Jednak, jak powiedziałam wcześniej, słońca nie było. Wszystko było szare i pochmurne, a tylko dzieci promieniały światłem. Antonietta bardzo poważnie odpowiedziała: te dzieci to były moje rodzeństwo, ale ty nie możesz do nich iść. Tak mi się wydaje, z powodu twoich grzechów. Potem opowiedziała mi o bólu, który będę musiała wycierpieć, i o pokucie. Nie pamiętam wszystkiego dokładnie, ale wiem, że byłam przerażona. Wydawało mi się, że mała nie tylko nie miała w sobie pokory, ale była wręcz dumna. Dziś widzę te rzeczy zupełnie inaczej i ze strachem myślę, jakimi oczami zobaczę to wszystko po mojej śmierci. Chcę ufać Bożemu miłosierdziu i wiem, że Antonietta przyjdzie mi z pomocą. Wiesz, mamo, ja czasami widzę Jezusa. Ale co ty mówisz? Na pewno tak tylko ci się wydaje. Nie, mamo, naprawdę widzę Jezusa. To jak go widzisz? Widzę go na krzyżu. I kogo jeszcze widzisz? Czasami widzę samego Jezusa, czasami widzę Matkę Bożą, a czasami także świętego Jana i Magdalenę. Nie wiedząc, co odpowiedzieć, odparłam tylko: nie mów o tym nikomu, takie rzeczy można opowiadać tylko mamie i kierownikowi duchowemu. W czasie choroby mała Antonietta pisze początkowo sama, a potem prosi swoją mamę liściki do Pana Jezusa. Liściki, które są kładzione pod figurą Pana Jezusa, kładzione wieczorem, by mógł przeczytać liściki miłości. W pewnej chwili, kiedy mała była spokojniejsza, nachyliłam się i powiedziałam jej, aby ofiarowała wszystko Bogu za nawrócenie grzeszników. Mówiłam jej też inne rzeczy, których teraz już nie pamiętam. Zgubiłam kartkę, na której to zapisałam. Mówiłyśmy potem o raju. Powiedziała: ja w raju nie będę się bawić. Chcę pracować dla dusz. Jak święta Tereska, odpowiedziałam, która obiecała deszcz róż. Mała przytaknęła, a ja kontynuowałam: a ty co spuścisz ludziom na ziemię? Wpatrując się w pustkę, odpowiedziała: ja spuszczę deszcz lilii. Mała mówiła cały czas, że trzeba postępować zgodnie z wolą Boga, że jest szczęśliwa, że było jej tak dobrze, że nie chce zejść z krzyża. Cierpiała coraz bardziej, była wycieńczona, ciało zniekształcone. W ostatnim okresie choroby nowotwór powodujący wielkie cierpienie, spuchnięta i nieruchoma rączka, którą mała przykrywała drugą ręką i nie chciała pokazywać, guz na głowie, zapalenie pęcherza moczowego, opuchnięta noga i dodatkowo doszła pleśniawka, która zaatakowała gardło i jamę ustną.
Profesor opiekujący się Nennoliną powiedział: biedne dziecko, jeszcze tego ci brakowało. Nennolina bardzo cierpiała, prawie nic już nie mówiła. Przygotowała wszystko właściwie na odejście, zaśnięcie w Panu. Była świadoma, chociaż bardzo, bardzo cierpiąca. Zimny pot oblewał jej czoło, jej zapadnięte oczy w czarnej oprawie błyszczały bardziej niż zazwyczaj, były przejrzyste i piękne. Pomyślałam nawet, że to nie są oczy osoby konającej. Miała jeszcze dużo wycierpieć. Przyniosłam jej relikwie świętej Tereski. Obserwowałam wszystko, trzymając jej rączkę w moich rękach. Nie mogłam pojąć, że wszystko rozegrało się z taką prostotą. Moje palce zatrzymały się lekko i z drżeniem na jej powiekach. Zasnęła spokojna. W obecności mojej i męża. Modliliśmy się. Przy niej i za nią. Służebnico Boża, Antonietto meu, módl się za nami. Antonietta zmarła w sobotę, w dzień poświęcony Matce Bożej, 3 lipca 1937 roku. W 1999 roku trumna z ciałem zmarłej została przeniesiona z cmentarza Verano do Bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie. Przy jej grobie modlą się wierni z całego świata. Za jej wstawiennictwem dokonało się uzdrowienie, które jest obecnie weryfikowane w procesie beatyfikacyjnym. W roku 2007 papież Benedykt XVI o tej małej mistyczce powiedział: właśnie podpisałem dekret uznający heroiczność cnót i mam nadzieję, że wkrótce będzie się mógł szczęśliwie zakończyć jej proces beatyfikacyjny. Istnieje możliwość, że mała Antonietta zostanie uznana najmłodszym doktorem Kościoła. Sługo Boża, mała Antonietto, nauczycielko miłowania Chrystusa, umiłowania Jego woli, Jego krzyża, czysta lilio w Jego sercu, zgodnie ze swoją obietnicą wypraszaj nam lilię łask od Jego miłosiernego serca. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych, Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych, Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych,
Ojcze, obmyj mnie